Zadano mi ostatnio pytanie, dlaczego marketing sieciowy? Ja wybrałem tę drogę zawodową, tę ścieżkę kariery i zarabiania pieniędzy, budowania swojego własnego biznesu z kilku powodów. Nie odkrywałem, nie wiedziałem oczywiście na początku, że te powody są dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj jestem już pewien i świadomy tego, dlaczego wybrałem marketing sieciowy. Pierwszym z najważniejszych chyba powodów dla mnie osobiście jest to, że mam wolność. Bardzo cenię sobie wolność i tutaj w marketingu sieciowym dzięki temu właśnie, że odpowiednio skonstruowany plan marketingowy pozwala nam na zarabianie pieniędzy w wolny, wybrany przeze mnie sposób. Możliwości wybieram sam. Czas pracy wybieram sam. Ścieżkę, drogę, wysokość zarobków to w wielu przypadkach zależy ode mnie. To daje mi nieograniczoną niczym wolność. Mogę podnosić moje zarobki, mogę pracować dzisiaj, jutro mogę sobie pozwolić na to, aby nie pracować. Tutaj jest bardzo ważne i to jest pułapka dla tych osób, które słyszą często, że marketing sieciowy jest super, chodź tutaj, nic nie trzeba robić, tak, będziesz mieć pieniądze, prawda? Uczulam od razu, to nie jest tak. Dlaczego? Ponieważ nikt nigdy w życiu nie dostanie pieniędzy za nierobienie niczego. Żadna firma, nawet na etacie, nie ma możliwości, żeby być zatrudnionym i nie robić nic, dostawać pieniądze. Prowadząc własny biznes, czy biznes franczyzowy, czy biznes w systemie marketingu sieciowego, trzeba wykonywać pewną pracę. Tutaj ta praca zależy od nas, to my możemy sobie sami dobierać czas, dobierać ludzi, z którymi chcemy pracować i to jest właśnie też ta wolność. Tutaj trzeba mieć jednak dużo samodyscypliny, ale to jest tak samo, dokładnie tak samo jak w przypadku tradycyjnego biznesu. Jeżeli w tradycyjnym biznesie nie mamy samodyscypliny, nie przyjdziemy dzisiaj do pracy, nie popracujemy, nie wykonamy telefonów, nie spotkamy się, nie zarobimy pieniędzy. Nawet jak jesteśmy prezesem firmy, czy dyrektorem i mamy zespół, który za nas wykonuje pewne czynności, to tym zespołem trzeba zarządzać. Tutaj w marketingu sieciowym jest dokładnie tak samo. Kolejną bardzo fajną rzeczą, takim czynnikiem, który jest, można powiedzieć, bonusem dodatkowo, tak? To jest możliwość podróżowania. Jeżeli ktoś lubi podróżować, poznawać nowe osoby, nawiązywać fajne, ciekawe kontakty, zarażać się energią, dzielić się energią, taką pozytywną, dobrą, motywacją, ułatwiać sobie, pomagać w życiu, te kontakty bardzo dużo dają. Spotkania, które są organizowane w Polsce lub na świecie, w różnych miejscach, najpiękniejszych zakątkach, hotelach, bardzo dobre jedzenie, wyżywienie, to wszystko, ta otoczka relaksu, odpoczynku powoduje, że ta praca jest bardzo przyjemną pracą. Ważne, aby zrozumieć ten mechanizm, który mamy do dyspozycji. Jeżeli go zrozumiemy, możemy żyć na bardzo wysokim poziomie, na poziomie, który normalnie mógłby być nieosiągalny dla normalnego człowieka, ponieważ jest to poziom życia dyrektorów, prezesów firm, zarobki takie równoznaczne, prawda, bądź nawet przekraczające te zarobki, a to sami wypracowaliśmy. Nie musieliśmy mieć kontaktów, znajomości, nie wiem, jakichś tam pleców, jak to się mówi, tak, żeby osiągnąć i być prezesem zarządu gdzieś tam w jakiejś firmie i zarabiać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tutaj w ciągu krótkiego relatywnie czasu przy budowie biznesu, bo czasami to jest rok, dwa, trzy lata, jesteśmy w stanie już mieć takie zarobki, które pozwalają nam na bardzo dobre życie, godne życie, takie, które pozwala nam na zaspokojenie podstawowych potrzeb i do tego na spokojne odkładanie, budowanie bądź innego biznesu alternatywnego, bądź tworzenie własnych wydarzeń, środowiska, prawda, nie wiem, każdy ma swoje cele, marzenia, ciężko mi tutaj o tym mówić, prawda, ja mam swoje, które realizuję od 3 lat, współpracując już z Betterware w marketingu sieciowym i pozwala mi się to bardzo rozwijać i to jest mi bardzo bliski dzisiaj biznes. Biznes tradycyjny, który też dodatkowo prowadzę, bardzo mocno opiera się na biznesie sieciowym. Marketing sieciowy właśnie jest wplątany w ten biznes tradycyjny, który przy okazji właśnie dzięki Betterware, ponieważ mam finansowanie, mogę się rozwijać, tutaj sobie budować. Ale jest to biznes dodatkowy, po prostu po to, żeby realizować jakieś moje tam ukryte marzenia. Dzisiaj głównym moim źródłem dochodu jest właśnie współpraca w marketingu sieciowym, ponieważ to tutaj nawiązuję kontakty, nawiązuję te relacje, buduję te relacje przede wszystkim. To jest bardzo ważne, aby budować relacje.
zachęcanie w dziwny, nachalny sposób, absolutnie nie. Tutaj przede wszystkim edukacja, rozwój własny i osób, z którymi się współpracuje. I tylko wtedy odniesiemy sukces, jeżeli pomożemy tym osobom, z którymi współpracujemy, zbudować im ich biznesy, na początku też małe, ale właśnie dzięki tym małym biznesom każdy zaczyna tak samo, każdy ma te same możliwości. Dlatego to są takie dwa czynniki, które już na początku, jak odkryłem i poznałem te plusy marketingu sieciowego, pozwoliły mi na takie odetchnięcie, jak to się mówi, pełną piersią, tak? I złapanie wiatru w żagle. Teraz już jest coraz łatwiej. Każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc to jest rozwój, to są kolejne kontakty, ten biznes się rozwija, zaczyna żyć. Jeżeli komuś się wydaje, że tutaj przyjdzie i w ciągu miesiąca zacznie zarabiać, nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy złotych, myli się. Ale proszę bardzo, taka osoba może iść na etat i tam spróbować w ciągu miesiąca zarobić takie same pieniądze. Dlatego właśnie, jeżeli chcesz nauczyć się tej wolności, bo tego trzeba się nauczyć, chcesz nauczyć się poznawania nowych ludzi, nawiązywania z nimi kontaktów, relacji, to jest biznes dla Ciebie. Ale ważne, abyś był wytrwały. Ważne, abyś potrafił sobie postawić cele i dążyć do nich. Nawet jeżeli coś się nie uda, to jest tak jak w normalnym życiu. Jeśli się coś nie uda, ale masz ten cel i chcesz do niego dojść, to i tak będziesz tam szedł. Więc dokładnie tutaj. Masz pewne środki, pewne narzędzia, które daje Ci firma, nie musisz inwestować tutaj pieniędzy. Masz pomoc, masz opiekę i to są czynniki, które pozwalają Ci małymi krokami rozwijać swój własny biznes, uczyć się niego. A potem jesteś profesjonalistą, specjalistą, tak samo jak jesteś na etacie czy we własnym biznesie. Też wykonując pewne czynności codziennie przez ileś lat, jesteś najlepszy w tym, co robisz. I właśnie o to chodzi, żeby się dobrze czuć, być w zgodzie z tym, co lubimy, jak się czujemy, prawda? I te emocje, żeby były spójne z naszą pracą, z tymi kontaktami, z tym wszystkim. Wtedy wszystko układa się, wtedy to jest piękne.